Zdrowy rozsądek podpowiada, że świeże powietrze, światło dzienne, aktywność fizyczna i dostęp do zielonych, spokojnych miejsc będą miały korzystny wpływ na zdrowie ludzi w miastach. Ale doszliśmy do takiego punktu oderwania od tych wszystkich oczywistości, że potrzebujemy dowodów naukowych, które potwierdzą ich korzystne działanie. Cześć, tu Diana z Bardziej Lubię Książki Niż Ludzi. Ten film nie był w planie, ale przeczytałam pewną książkę i po prostu muszę się z wami nią podzielić. Chodzi o książkę Kwitnący umysł o uzdrawiającej mocy natury Sue Stewart Smith. I widzę, jak się teraz krzywicie, no bo jednak ta uzdrawiająca moc natury brzmi jak brzmi. Ale po pierwsze, oryginalny podtytuł można przetłumaczyć po prostu jako odkrywanie na nowo natury w nowoczesnym świecie. A po drugie, Stephen Fry powiedział, że to najmądrzejsza książka, jaką przeczytał od dłuższego czasu. I ja się pod tym podpisuję dwiema rękami. Książkę można podzielić na takie trzy tematy. Pierwszym jest sama autorka, pisze o sobie, o swoim ogrodzie i swoich emocjach. Drugi jest mocno psychologiczny, bo autorka jest psychiatrą i psychoterapeutką i opowiada o tym, jak natura wpływa na człowieka, podaje konkretne programy, w których brała udział, konkretnych ludzi, którym to pomogło. Pokazuje, jak różni filozofowie i nurty psychologiczne postrzegały relacje między człowiekiem a naturą. No i trzeci, historyczny i taki ciekawostkowy, czyli ten, z którego ja zawsze najbardziej się cieszę, bo w książce znajdziemy ogrom informacji. Dla mnie w takich książkach najważniejsze są fakty i przykłady, no bo łatwo jest powiedzieć, że natura nas uzdrowi, albo że nasz umysł jest jak ogród, który trzeba pielęgnować, ale udowodnić to w niezaprzeczalny sposób i pokazać, że te truizmy mają głęboki sens i odzwierciedlenie w naszej biologii, no to jest umiejętność, którą ja szanuję. I autorka opowiada nam o ogrodnictwie z bardzo różnych perspektyw. Generalnie raczej ogrodnictwo traktujemy jako miłe hobby, a to jest dużo, dużo więcej. Jest na przykład horiterapia, czyli terapia ogrodnicza, są ogrody terapeutyczne. Ogrodnictwo wykorzystuje się jako element resocjalizacji, element wsparcia młodzieży, jako formę politycznego oporu, jako działania prospołeczne. Autorka pokazuje nam znaczenie ogrodów w najbardziej zaskakujących miejscach. Na przykład podczas wojny ogrody odgrywały ważną rolę, były zakładane na przykład w okopach, przez kapelanów czy żołnierzy. Poznamy historię ogrodnictwa i tego, jakie było jego miejsce w historii rolnictwa. Są dwie teorie na temat powstania ogrodów. Jedna mówi o tym, że pierwsze ogrody powstawały przypadkowo na przydomowych śmietniskach, a druga też powstawały przypadkowo, ale z pozostałości po ofiarach dla bogów. Ogrody zawsze były mocno związane z religią i mitologią i ta koncepcja, że możemy pielęgnować naszą duszę jak ogród, sięga czasów starożytnych, ale też coraz częściej stosuje się ją we współczesnej nauce w odniesieniu do mózgu. No bo na przykład komórki tworzą sieci połączeń neuronalnych i rozrastają się tworząc struktury, które przypominają drzewa i dlatego właśnie zostały nazwane dendrytami od łacińskiego słowa oznaczającego drzewo. W XVIII wieku pojawiła się koncepcja pomocy w rozwoju i wychodzenia z choroby psychicznej przez pracę w ogrodzie i obcowanie z naturą. Był na przykład taki brytyjski filantrop William Tuck i on sprzeciwiał się brutalnemu traktowaniu osób chorych psychicznie i uważał, że otoczenie i środowisko może mieć lecznicze działanie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych był Benjamin Rush, który był też jednym z ojców założycieli Stanów i którego możecie pamiętać z książki Szarlatanie, najgorsze pomysły w dziejach medycyny. I on w 1812 roku wydał podręcznik na temat leczenia chorób psychicznych i w nim zauważał, że najczęściej do zdrowia powracali pacjenci, którzy pracowali w ogrodach szpitala. Kopanie w ziemi może pomóc wyregulować poziom serotoniny w organizmie przez bezpośrednie działanie bakterii, które znajdują się w ziemi. A jeśli lubicie zapach ziemi po deszczu, to wiedzcie, że za niego jest odpowiedzialny związek chemiczny, który nazywa się geosmina i jest uwalniany przez inne bakterie znajdujące się w ziemi. A nasz ośrodek węchu w mózgu jest bardzo na niego wyczulony i być może dlatego, że właśnie ten zapach pozwalał naszym prehistorycznym przodkom wyczuwać cenne źródła. Do tego prawdopodobnie istnieje mnóstwo innych bakterii w ziemi, które poprawiają nam zdrowie psychiczne, bo łyżeczka ziemi ogrodniczej zawiera około miliarda mikrobów. Pierwszy opisany w literaturze ogrodnik pojawia się w sumeryjskim micie znanym jako śmiertelny grzech ogrodnika. I to też starożytni Sumerowie rozpoczęli budowę miast, do których wprowadzili naturę. Uruk jest jednym z najstarszych miast, jakie powstały. Zbudowane zostało około 4000 lat przed naszą erą i składało się z trzech równych części: ogrodów i parków, pól i zabudowań mieszkalnych. A starożytni Rzymianie nazwali to Rus in Urbe, czyli dosłownie przeniesieniem terenów wiejskich do miasta. Oni już wtedy uważali, że ogrody wzbogacają środowisko miast, no a my do tej pory nie możemy się tego nauczyć. Tym też kierował się twórca Central Parku w Nowym Jorku, Frederick Law Olmsted. Uważał on, że korzyści płynące z dostępu do zielonej przestrzeni powinny być dostępne dla każdego, zwłaszcza dla robotników miejskich. Co ciekawe, miejskie tereny zielone były wtedy tak małe, że do rekreacji używano cmentarzy. Autorka pisze też o sile kwiatów. Kant pisał, że kochamy kwiaty swobodnie i za sam fakt, że istnieją. Claude Monet pisał, że być może to, że jestem malarzem, zawdzięczam kwiatom. Piękno jest rzeczą mocno nieokreśloną, a jednak Semir Zeki, profesor neuroestetyki, uważa, że potrzeba piękna jest zakodowana w naszej anatomii. Prowadzi badania, z których wynika, że doświadczaniu piękna towarzyszy aktywacja neuronów widoczna na skanach mózgu. W ogóle starożytni Egipcjanie uważali kwiaty za boskie
japońskich posłańców. Najbardziej uświęconymi kwiatami były lotosy, bo wierzono, że ten kwiat krył w sobie tajemnicę reinkarnacji. Kwiaty też wywołują uśmiech odruchowy, tak zwany uśmiech Duchenna. Nazwa tego uśmiechu pochodzi od nazwiska neurologa i pioniera zastosowania fotografii w medycynie, który prowadził swoje badania w połowie XIX wieku. Autorka zwraca uwagę też na rzeczy, o których my byśmy nie pomyśleli, ale jak już je przeczytamy, to nagle stają się oczywiste. Na przykład to, że wszystkie organizmy mają podstawową biologiczną potrzebę kształtowania swojego środowiska, ale w mieście ten proces przebiega na opak, ponieważ ludzie nie mają uprawnień, żeby wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu. I teraz chciałam wam podać pewien cytat, który pokazuje, jak wszystkie rzeczy, o których pisze autorka, są mocno osadzone w nauce. Powtarzalność wielu prac ogrodowych pozwala odnaleźć rytm. Wtedy umysł, ciało i natura mogą się ze sobą połączyć i współdziałać w harmonii. Wchodzenie w ten stan, określany jako flow, przepływ, ma głęboko regeneracyjne działanie. I jeśli znowu się skrzywiliście w tym momencie, no to słuchajcie dalej. Ten przepływ usprawnia funkcjonowanie układu przywspółczulnego i dobrze wpływa na mózg przez podnoszenie poziomu wielu neuroprzekaźników o działaniu przeciwdepresyjnym, takich jak endorfiny, serotonina, dopamina, a także podnoszenie poziomu BDNF. Kiedyś wiedza o roślinach stanowiła podstawę przetrwania. To była wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Potem w XIX wieku studia botaniczne były bardzo popularne, ale od wieku XX zainteresowanie botaniką zaczęło spadać. Dla ludzi wychowanych w mieście rośliny straciły wartość. A właśnie dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy odnowienia relacji z naturą i ta książka jest fenomenalna, bo przeprowadza nas przez historię ogrodnictwa, pokazuje, jak rośliny na poziomie biologicznym na nas wpływają, na nasz rozwój, na naszą psychikę. Badania, które przytacza autorka, są niesamowite, jeszcze bardziej są niesamowite projekty, które ludzie tworzą, w których biorą udział i ich efekty, bo to, że jedna doniczkowa roślina postawiona przy łóżku w szpitalu przy pacjencie może wpłynąć na jego wyniki, jest mało prawdopodobne, a jednak się dzieje. I to, o czym wam powiedziałam w tym filmie, to tak naprawdę nie jest nawet 1/10 tego, co chciałabym wam powiedzieć. To tylko kilka wybranych ciekawostek, a jeśli chcecie pogłębić temat, to koniecznie przeczytajcie tę książkę. Mam nadzieję, że choć trochę was zaciekawiłam i gwarantuję, że podczas lektury zostaniecie zaskoczeni nie raz i nie dwa, no i całkiem inaczej spojrzycie na rośliny, które was otaczają. Jeśli podobał wam się ten film, to dajcie znać w komentarzach, napiszcie, czy dowiedzieliście się czegoś nowego. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami i pamiętajcie, w książkach jest więcej.